Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie, Henryk Mercik, wicemarszałek województwa Śląska Partia Regionalna jest naszym gościem, po raz drugi. Panie marszałku, wróćmy do formularza nieszczęsnego, bo pan czytał ten formularz przed złożeniem go w PKW? Nie, nie, ja nie czytałem go. A ktoś z władz SPR go czytał? No, nie wiem, no, trudno mi odpowiedzieć na pytanie. Jestem szefem Rady Politycznej. Staram się, myślę, że bardzo silnie o to, żeby dobry przekaz był, jeśli chodzi o program, żeby był dobry przekaz, jeśli chodzi o to, co żeśmy do tej pory zrobili i zbudowali, będąc w sejmiku, współrządząc województwem, i myślę, że to jest naprawdę na dobrym poziomie wszystko. No to kto odpowiada w takim razie za kluczowy dla partii dokument, bo rozumiem, że ktoś z władz tejże partii na niego miał do niego wgląd przed złożeniem go w PKW, tak? No panie redaktorze, mylić się jest rzeczą ludzką, może w kampanii, myślę, że to nie pora się zastanawiać. Stało się, no myślę, że przede wszystkim, ja mówię, to jest skrócenie pewnej drogi, tak? Drogi od pełnej nazwy do skrótu. Ale to nie są wasze pierwsze wybory, tak? To jak ta rejestracja wyglądała w RAŚ? No bo nigdy nie przypominam sobie, żebyście kiedykolwiek mieli podobne problemy i figurowali na liście jako RAŚ. No, powiem tak, no, pora po prostu przyzwyczaić się do skrótu SPR i przede wszystkim walczyć o program. To jak już powiedziałem na początku, no, jesteśmy w dość wyjątkowej sytuacji. Nikt, bo RAŚ, przypomnę tylko, to jest ta różnica. RAŚ był, jest stowarzyszeniem i inne śląskie organizacje są też stowarzyszeniami. Jako pierwsi podjęliśmy próbę budowy, poszerzenia naszego nie tylko elektoratu, ale takiej formuły i budowy partii regionalnej z prawdziwego zdarzenia. Myślę, że bardzo potrzebnej. Myślę też i mam na to dowody, że w innych województwach, nie wszystkich oczywiście, nie wszystkich, ale jest zainteresowanie budową formacji regionalnych, partii regionalnych, które będą działały na poziomie regionu bez tych ambicji wszystkich działaczy, że oni muszą się gdzieś tam dostać do centrali, bo to jest prawdziwy sukces. Tak jak powiedziałem, jest to dość trudne i może to jest jakaś odpowiedź na to pytanie. Co to jest, spisek? Nie, no panie redaktorze, nie wiem. Jest to dość trudne, dlatego że z pewnymi trudnościami spotykamy się od początku. Rozmawialiśmy już tutaj o tym. Nie jest łatwo budować. Po pierwsze, nie mamy takich mechanizmów, jakie mają duże partie. Nie mamy finansowania, jakie mają duże partie. Nie mamy subwencji. No ale nikt, pracujemy, nikt pełnomocnikowi waszemu nie zamykał oczu, żeby ten sabotaż... Ani wam, żeby ten sabotaż zaistniał. Pracujemy, tak jak powiedział tutaj sekretarz generalny Jerzy Gorzelik, przede wszystkim opierając się na wolontariuszach. Staramy się oczywiście wszystko to, co możliwe, sprawdzać. No i czasami nie jest to oczywiście perfekcyjne. No, tyle. No, ale zdaje sobie pan sprawę, panie marszałku, że cała ta historia, no nie dość, że dziwna, no to jeszcze tak naprawdę pozwala wątpić w wasze kompetencje. Nie, myślę, że nie pozwala wątpić w nasze kompetencje, tylko no, myślę, że taki jest obraz polityki. Na pewno nie wyciągałbym wniosku z tego, że pozwala to wątpić w nasze kompetencje. To my pokazujemy codzienną pracą i naszymi dokonaniami, no, ale że sam pan mówił, że z rejestracją były problemy, no to dzisiaj też... Ale problemy z rejestracją wynikały z czegoś zupełnie innego, bo to ja powiedziałem, tak, że byliśmy potraktowani w jakiś sposób wyjątkowo, to znaczy... Nie mówię, że wyjątkowo źle, bo to było nieprawda. Wyjątkowo starannie. No można przeglądać papiery wyjątkowo starannie. No to jest dla mnie... A tutaj od was wymagano wyjątkowej staranności, a właściwie standardowej staranności. To jest dla mnie dowód, że skoro traktowano nas wyjątkowo starannie, tak, to też będzie wymagana od nas wyjątkowa staranność. Oczywiście trzeba było... No, myślę, że myśmy też za szybko musieli pewne rzeczy zrobić, co nie pozwoliło nam na zbudowanie mechanizmu. Ale formularza, panie marszałku, czemu na karcie nie ma loga SPR na przykład? Przecież tam jest
rubryka, czy dać logo, czy nie dać loga, no to ktoś musiał przecież taką rubrykę też wypełnić w odpowiedni sposób. No dobre pytanie, ja bym oczywiście logo dał. No to czemu człowiek, który robił to w waszym imieniu, taką decyzję podejmuje bez konsultacji z partią, władzami partii? No może powinien pan redaktor zaprosić do studia, nie wiem, no ja teraz nie odpowiem. No tłumaczenie jest takie, pomylono się, no czy to tak jest, no mam nadzieję, że tak jest, no, że to jest pomyłka po prostu wynikająca z przepracowania, z ferworu takiej walki wyborczej. A nie sabotaż? No. Na przykład. Mam nadzieję, że to jest oczywiście to pierwsze. W tej sytuacji 4 mandaty w sejmiku, ten wasz plan minimum, to zaczyna wyglądać jak marzenie. Nie, myślę, że on wygląda dobrze cały czas. To ostatnia prognoza sejmikowa, no okej, widziałem, którą widziałem w internecie, obu partiom regionalnym, ta prognoza daje w sumie 11,5% poparcie. Ile z tego może zdobyć SPR? Znaczy, myślę, że z tego prawie wszystko może zdobyć SPR, dlatego że SPR to są ludzie, którzy czegoś dokonali, ludzie, którzy prowadzą kampanię, ludzie, którzy docierają do wyborców. I myślę, że ta kampania jest bardzo dobrze prowadzona, że przekazujemy informacje o programie, o naszych pomysłach, o tym, czego żeśmy dokonali. Myślę, że druga formacja nie prowadzi w ogóle kampanii, co zresztą też pokazuje, że no, nie o to chyba idzie z tamtej strony walka. Więc moim czyli zdaniem, jednak spisek jakiś. No i znaczy nie wiem, czy spisek. No to jeżeli ktoś pisze, no panie redaktorze, ja się opieram na twardych faktach. Jeżeli czytam gazetę prywatną, tak, w której ktoś pisze, że dobrze będzie, albo nie będzie źle, tak, bo żeby potem się ktoś do mnie nie przyczepił, że nie będzie źle dla śląskiej sprawy, tak, to tam jest, że nie będzie źle, jak żadne z ugrupowań się nie dostanie. I to jest tłustym drukiem, ktoś mi to przysłał, zdjęcie z tak zwanej szpalty, tak. Nie będzie źle, jak żadna z formacji się nie dostanie. No to znaczy, że o to idzie gra. Skoro ktoś tak pisze, to znaczy, że konkurencja gra o to, żeby się nikt nie dostał. Jeżeli ktoś gra, żeby się nikt nie dostał, no to jak to można określić? No nie wiem, no. To ile z tego z tych 11,5% mogą urwać wam Ślązok i Razem, pańskim zdaniem, gdy przede wszystkim, no wasi wyborcy na tej karcie nie znajdą nazwy loga Śląskiej Partii Regionalnej. Mam nadzieję, że wyborcy dokładnie będą wiedzieć, że Śląska Partia Regionalna to SPR, tak jak Platforma Obywatelska to PO, tak jak Nowoczesna to N z kropką, tak jak panie Prawo i Sprawiedliwość to PiS. Prawo i Sprawiedliwość, PiS funkcjonuje jako Prawo i Sprawiedliwość na karcie, a Platforma jako Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. To jest skrót. Ale myślę, że nawet jeżeli nie spostrzegam tego na pierwszy rzut oka, to spojrzą na nazwisko i imię i na tych, którzy na tych kartach są, czyli dobre nazwiska, ludzi doświadczonych, moje imię i nazwisko. Przypominam, że nazywam się Henryk Mercik. Nie Jerzy. Henryk Mercik i proszę oczywiście o głosy na SPR. I mam nadzieję, że ludzie świadomi tego, czym jest obecność nasza w sejmiku, jak wiele dobrego żeśmy zrobili dla wielu spraw śląskich przez te 8 prawie lat. Ludzie świadomi tego, ile żeśmy zrobili, ile włożyliśmy pracy w to wszystko, po prostu będą wybierać nazwiska ludzi doświadczonych i tych ludzi, którzy chcą wygrać. Tych, którzy chcą wygrać. To rzućmy... Bo my chcemy wygrać. My chcemy wejść do sejmiku, przynajmniej w takiej liczbie mandatów. Wy chcecie wygrać, oczywiście... a Ślązoki Razem chcą, żebyście tylko przegrali. A sami... No oni sami piszą przecież, że nie będzie źle dla śląskiej sprawy, jeżeli nikt nie wejdzie. Więc... Może kto wie, może to oni wejdą, jak ludzie zobaczą na tę kartę, bo będą myśleć o jakiejś śląskiej partii. Jedyne, co śląskiego znajdą, to Ślązoki Razem. Jedyne, co prawdziwie śląskiego w sensie ciężkiej pracy, w sensie dokonań, w sensie doświadczenia znajdą, to dobre nazwiska na liście numer 15. Panie marszałku, rzućmy okiem jeszcze na program SPR. Śródmieście Plus to jest jeden z takich waszych sztandarowych pomysłów dla województwa, tak? Tak jest. No, program niezły, bo sam pisałem o nim w Dzienniku Zachodnim, o takiej koncepcji, zanim jeszcze go wymyśliliście, jeszcze przed startem programu Mieszkanie Plus. Natomiast jakkolwiek to brzmi, jak wy zamierzacie przekonać rząd, żeby nie budował nowych osiedli na krańcach miast, tylko remontował śląskie kamienice? No to sytuacja nie jest wcale taka trudna, jak się wydaje. Po pierwsze,
Myślę, że rząd jednak słucha tego, co się dzieje na dole i to jest kwestia tylko odpowiednio mocnego głosu, ale też odpowiedzialności samorządowców, tak? Odpowiedzialność samorządowców polega między innymi na tym, że jeżeli ktoś przychodzi i proponuje, że wybuduje ci tutaj, no, przykład, tak? Nowy Nikiszowiec w Szczerym Polu, to odpowiedzialny samorządowiec mówi, no ale przepraszam, ja mam stary Nikiszowiec, który wymaga w takim razie milionowych... Wszyscy samorządowcy w Polsce są nieodpowiedzialni, bo wszyscy przyklaskują idei budowy nowych osiedli. No nie, to nieprawda. To kto się... Dlatego, że... To kto powiedział dlatego, inaczej? Dlatego, że, panie redaktorze, nie wszystkie regiony są jednakowe. Na tym polega regionalizm. I są miejsca, gdzie budowa nowych osiedli w tak zwanym Szczerym Polu ma głębokie uzasadnienie. To nie jest w naszym regionie. Dlatego, że nikt, proszę sobie wyobrazić, nie ma takiego zestawu sklejonych ze sobą miast, które są zniszczone przez przemysł, zdegradowane i które wymagają pilnej rewitalizacji, po prostu, żeby nam nie umarły, żeby się nie rozsypały na naszych oczach. Więc musimy zrobić wszystko, żeby te miasta się nam nie rozlewały. Jeszcze dodatkowo, żeby się nie rozlewały bez kontroli, one i tak na przedmieściach obrastają zabudową jednorodzinną. Tego nie jesteśmy w stanie oczywiście całkiem kontrolować i zahamować. Innym. Trudno mi sobie też wyobrazić, a pan się do tego odwołuje, samorządowca, który powie, nie, ja nie chcę tych mieszkań na peryferiach, wyremontujcie mi parę kamienic. Ale jest to bardzo łatwo sobie wyobrazić. Słyszał pan taką reakcję Myślę, że to jest reakcja chociażby nas w samorządzie województwa. No tak, ale mówimy głośno. O prezydencie, to nie wy decydujecie o tym przecież. No, dlatego też jesteśmy przeciwni budowie takich połączeń bezpośrednich rząd, samorząd gminy czy miasta. No tak, ale panie marszałku, bez żadnych gwarancji rządowych, a dzisiaj ich nie ma, na to wskazuje, no prowadzimy czy prowadzicie jedynie akademicką dyskusję na ten temat. No, nie. Rząd to nie jest wygląda na takiego, który miałby was posłuchać. To nie jest akademicka dyskusja. Po pierwsze, rząd wydaje nasze pieniądze. To nie są pieniądze rządu, które się wzięły znikąd. To są nasze. One są od nas. I my chcemy mieć i musimy mieć wpływ na to, jak są wydawane nasze pieniądze. I my nie chcemy innych pieniędzy, ani większych, ani mniejszych. To, co pan premier Morawiecki powiedział, że wyda na Mieszkanie Plus tutaj, w naszym województwie, chcemy, żeby było po prostu inaczej kierunkowane. To jest bardzo prosta sprawa i przypomnę tylko, że przez ileś razy występowaliśmy w innej sprawie, na przykład do rządu, aby zmienić ustawę dotyczącą odpadów. Oczywiście rząd posłuchał dopiero po tej serii pożarów i tak dalej, ale posłuchał. I dokładnie, słowo w słowo, praktycznie tak jak myśmy proponowali. To dotyczyło całej Polski, a to miałoby dotyczyć tylko Śląska. I co poza chcemy, panie marszałku? Generalnie myślę, że bardzo mocno powinna występować też o takie kierunkowanie pieniędzy na Mieszkanie Plus metropolia. I myślę, że to po wyborach będzie musiało być jakoś też uporządkowane. Namawiam władze metropolii również do włączenia się w apelowanie i to jest już potężna struktura, bo to jest wiele miast i wiele gmin, żeby po prostu miasta zechciały włączyć się w to, bo myślę, że to panie redaktorze, pan sam powiedział, bo to nie jest to nie jest tak, że to jest mój pomysł, który powstał tylko w mojej głowie. Ja myślę, że tak jak pan redaktor i tak dalej, po prostu wszyscy widzimy, diagnoza jest taka, że centra naszych miast ale umierają. Ale pan mnie nie musi przekonywać, to jest oczywiste. Więc, natomiast przełożenie tego na konkretne decyzje wydaje mi się mało realne i to jest jakby sens mojego pytania. Ale proszę jednak wierzyć w sukces demokracji. No nie może pan zakładać, że jeżeli włodarze miast, jeżeli my tutaj, jeżeli władze województwa uważają, że pieniądze po prostu w prosty sposób powinny być kierowane te same pieniądze, w zasadzie na ten sam efekt, bo efektem będą tanie mieszkania pod wynajem dla ludzi młodych, tylko w historycznych centrach miast, w historycznych budynkach, które za chwilę się mogą zawalić, jeżeli to nie nastąpi, że takie przekierowanie jest niemożliwe. To jest możliwe, tylko trzeba odpowiednio głośno to powiedzieć i stanowczo. Na sam koniec, krótko, pomnik Wojciecha Korfantego w Warszawie, dobrze, że powstanie, tak czy nie? No myślę, że dobrze, że powstanie, to dobrze. No, i teraz tak, premier Mateusz Morawiecki 3,5 miesiąca temu zapowiadał, że to rząd budowę tego pomnika sfinansuje. Od tej pory mamy ciszę. Pański komentarz, o czym to świadczy? No to jest kolejna powtórka z tak zwanych programów dla Śląska. Wybudujemy wam pomnik, damy wam program dla Śląska, wybudujemy pomnik, to przed wyborami tak się mantruje. To znaczy, potem znowu będzie dyskusja, czy my nie możemy się kupić sami tego Dynkmala i tak dalej, no ale ona się skończy tym samym. Jeżeli Warszawa chce pomnika Korfantego, jeżeli Korfantego docenia, bardzo prosimy, oczywiście, wybudujcie.
powinien to być godny monument i tak dalej. Natomiast jeżeli to jest tylko takie pustosłowie, no to to jest tak jak z tą kampanią Ślązaków Razem, tak? No niby chcemy, ale w zasadzie dobrze by było, jakby się nikomu nie udało. No. Henryk Mercik, wicemarszałek województwa, Śląska Partia Regionalna, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. SP.